W ramach statystyki opisowej można przeprowadzić analizę korelacji, a później regresji, zarówno na papierze, w ogólnym arkuszu kalkulacyjnym typu MS Excel, lub też w programach obliczeniowych, już takich kierunkowych, zajmujących się analizą danych. Na tym filmie pokażę Wam, jak wykonać korelację liniową Pearsona, a raczej zinterpretować wyrzucone przez ten program okno. Jest ono oczywiście niewielkie, ale trzeba wiedzieć, co z czym powiązać, jak to interpretować, żeby później poprawnie zinterpretować wyniki, czy to na egzaminie, czy na kolokwium, bo nie zawsze Wasza praca będzie polegała tylko na wyrzuceniu takich wyników, a bardziej na zinterpretowaniu tego, co program wygenerował. I jeżeli mamy dwie zmienne ilościowe, zmienną X i zmienną Y, tu przykładowo czas trwania ciąży w tygodniach i masę noworodka w gramach, to można powiedzieć, że między takimi dwoma cechami ilościowymi może zachodzić związek korelacyjny, ale nie musi. Akurat między tymi dwoma cechami zachodzi on, i to wiemy z życia codziennego, bo wiemy, że im dłużej trwa ciąża, tym jest wyższa masa takiego noworodka. Na podstawie tych wyrzuconych danych tutaj możemy tylko określić, jaka jest zmienność zarówno czasu trwania ciąży, jak i masy noworodka, ponieważ znamy odchylenia standardowe dla jednej cechy, jak i dla drugiej, oraz ich odpowiednie odchylenia standardowe. Te elementy pozwolą nam tylko zbadać, czy czas trwania ciąży jest bardzo zróżnicowany i jak zróżnicowany jest wynik masy ciała noworodka. Po prostu dzielimy odchylenie do średniej przez średnią i w tym momencie wiemy, czy taki wynik mieści się procentowo do 30%, czy już przekracza te 30%, a mieści się do 60%, czy też jest bardziej zróżnicowany. To jest takie informacje wstępne, ale nie dotyczące bezpośrednio korelacji liniowej Pearsona. Te elementy są uzupełnieniem. Najważniejsza jest wartość współczynnika korelacji liniowej Pearsona, oznakowanej w tej tabeli jako RXY. Ten wynik poniżej jest wspólny i on oznacza, ile wynosi współczynnik korelacji liniowej Pearsona między czasem trwania ciąży a masą noworodka. Jeżeli współczynnik korelacji liniowej Pearsona, oczywiście mówię, na filmach jest możliwość moich obejrzenia, jak się liczy to ręcznie. W tym programie ten wynik jest wyrzucony na podstawie dwóch kolumn obserwacji, które mamy. I jeżeli ten wynik w teorii jest między minus 1 a plus 1, to my powiemy, że ten wynik wskazuje raczej na korelację dodatnią i niemal pełną, bo ten wynik jest bliski już krańcowej wartości górnej równej 1. Jeżeli podniesiemy ją do kwadratu, otrzymujemy tak zwany współczynnik determinacji R kwadrat. My oczywiście naturalnie w tym programie nic nie liczymy, my tylko, że tak powiem, wyklikujemy i próbujemy interpretować wyniki. Współczynnik determinacji tutaj wyrzucony przez program na tym poziomie świadczy o tym, że czas trwania ciąży aż w 91,141% wpływa na masę noworodka. Dla mnie osobiście jest to bardzo wysoki współczynnik takiego determinacji, czyli tego wpływu, jak jedna cecha wpływa na drugą, w jakim udziale procentowym. Bo wynik determinacji na poziomie 91% jest dla mnie już na tyle satysfakcjonujący, że trzeba go brać pod uwagę, gdybyśmy budowali model regresji liniowej później. Bo już przekracza jakieś minimalne 90%, które powiedzmy kwalifikuje ten stopień dopasowania jako wysoki. Na podstawie obliczonej statystyki R kwadrat tej korelacji i tego, że mamy aż 35 obserwacji zbadanych, aż albo tylko, to zależy jak to interpretuje, można wykonać test istotności korelacji liniowej Pearsona z wykorzystaniem statystyki T-Studenta. Ona tutaj nie jest napisana, jak ona była liczona. Oczywiście na moich filmach możecie zobaczyć, jak to się liczy ręcznie. Wystarczy wejść w odpowiednią playlistę statystyki opisowej. Tutaj ten wynik, który został wyrzucony przez program, ja bym traktowała jako wysoki, bo przekracza
statystykę tę studenta na poziomie co do wartości bezwzględnej 2, bo tyle gdzieś około by wynosiła krytyczna, do której byśmy porównywali. A więc wynik już powyżej 18 jest dla mnie tym bardziej bardzo wysoki. W tym elemencie, w tych dwóch kolumnach przechodzimy do tak zwanego testu istotności korelacji liniowej Pearsona. W hipotezie zerowej zapisujemy brak korelacji między tymi wybranymi zmiennymi, a w zaprzeczeniu, czyli w hipotezie alternatywnej, zapiszemy, że korelacja między tymi dwoma wybranymi zmiennymi jednak jest statystycznie istotna. A ta wartość z testu studenta będzie nam wskazywała, że raczej odrzucimy hipotezę zerową. Raczej, bo nie mając wartości krytycznej z tablic testu studenta, musimy się opierać o tak zwaną wartość P. To są te szanse na to, żeby nie odrzucić hipotezy zerowej. A więc te wartości są tutaj niskie, czyli niższe od poziomu istotności alfa, jakie przyjmujemy w badaniu, czyli na przykład 5%, co oznacza, że nie istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej. A to oznacza w naszym teście na istotność korelacji między tymi dwoma cechami, tej korelacji liniowej Pearsona, że powiedzmy, ta korelacja między tymi dwoma cechami jednak jest istotna statystycznie, należy ją brać pod uwagę. A więc potwierdzona została ta korelacja między czasem trwania ciąży a masą noworodka. W większości uczelni dopiero teraz, jakby przy nauce statystyki, dopiero teraz powinniśmy interpretować otrzymany wynik współczynnika korelacji liniowej Pearsona. Taki wynik świadczy o tym, że między czasem trwania ciąży a masą noworodka po pierwsze zachodzi korelacja dodatnia, czyli wraz ze wzrostem czasu, czy im dłuższa i dłużej trwa ciąża, tym wyższa jest masa noworodka, lub też im krótszy jest czas trwania takiej ciąży, tym możemy się spodziewać niższej masy noworodka. Dodatkowo musimy zauważyć, że zależność między tymi wybranymi tu w przykładzie zmiennymi cechami, ta korelacja jest bardzo silna co do siły tej zależności. Czyli na masę noworodka w dużej mierze wpływa głównie ten czas trwania ciąży. Oczywiście są inne czynniki wpływające na masę noworodka, ale ta korelacja między tymi cechami jest na tyle silna, że można powiedzieć, że masa noworodka aż w 91% po przecinku uzależniona jest od czasu trwania ciąży. Po tych elementach możemy wykonać, po potwierdzeniu, że istotna jest korelacja między czasem trwania ciąży a masą noworodka, można w tym momencie wykonać model regresji liniowej prostej, bo tylko z jedną zmienną objaśniającą. Mamy tu wyrzucone okno, gdzie napisane jest wyraźnie, że zmienną zależną, czyli tą, dla której budujemy model, jest masa noworodka. Widać, że współczynnik korelacji liniowej wyrzucony przez program to 95,468 dalej tam części po przecinku i ta korelacja to jest dokładnie ten wynik, który otrzymaliśmy wcześniej i on to jest tak zwany wynik korelacji wielorakiej, ale w przypadku korelacji z jedną zmienną to jest dokładnie to samo co korelacja liniowa Pearsona między zmienną X a zmienną Y. Współczynnik determinacji tu akurat jest powielony, to jest po prostu ten współczynnik korelacji wielorakiej do kwadratu. I on wyjaśnia, w ilu procentach model, już typowo model, wyjaśnia zmienność masy noworodka. Tak jak mówiłam, taki wynik współczynnika determinacji jest bardzo wysoki, powyżej 90%. Mówimy, że to dopasowanie jest wysokie. Tutaj jest tak zwany współczynnik determinacji R kwadrat dopasowany. On jest gdzieś około tego wyniku nieskorygowanego i w tym momencie on służy głównie do porównań z pozostałymi innymi modelami, gdzie modele między sobą mogą się różnić, czy to liczba obserwacji, czy liczba zmiennych objaśniających. I teraz tutaj ostatni wiersz, pierwsze elementy tego ostatniego wiersza
dotyczą testu istotności łącznej, testu F. I ten wynik świadczy o tym, że będzie choć jeden z parametrów istotny statystycznie. Dlaczego? Bo po pierwsze statystyka F jest tutaj bardzo wysoka, gdzie jak zajrzymy do papierowych tablic testu F przy jednych stopniach, przy dwóch stopniach swobody, kiedy pierwsze stopnie swobody wynoszą 1, drugie stopnie swobody wynoszą 33, każda wartość w tablicach na pewno będzie niższa od tej otrzymanej statystyki testu. Taki wynik wysokiej statystyki testu świadczy o tym, że odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej. Po pierwsze dlatego, że ta wartość przekracza krytyczną i odrzucenie hipotezy zerowej w tej teście F świadczy o tym, że choć jeden z dwóch tu akurat wymienionych oszacowanych parametrów strukturalnych będzie istotny statystycznie, czyli choć jeden z parametrów jednak jest istotny. To samo decyzję możemy wyciągnąć na podstawie wartości P. Ona tutaj została wymieniona jako bardzo niska, nie jest wypisany jej wynik, a taki wynik świadczy o tym, że w tym samym teście, ale porównując wartość P do alfa, mamy dokładnie tą samą decyzję, ale nie musimy używać, tak jak tu, papierowych tablic i ten wynik jest niższy od wartości P, czyli od wartości alfa równej 0,05, czyli możemy to czytać jako tak samo podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o braku istotnego jakiegokolwiek parametru w tej regresji liniowej, co będzie świadczyło o tym, że choć jeden z parametrów strukturalnych istotnie jednak wpływa na objaśnianą. Ostatni element tego trzeciego wiersza tego okna z regresją prostą to błąd standardowy estymacji. U nas w tym modelu wynosi 226,64 i to jest tak jakby można interpretować jako przeciętna reszta, przeciętne niedopasowanie w wadze masy, w wadze noworodka, czyli można powiedzieć, że przeciętnie masa noworodka rzeczywista różni się od masy wyznaczonej w tej regresji liniowej przeciętnie o 226,64. Żeby dowiedzieć się, czy ten błąd standardowy reszty jest dla nas wysoki czy też niski, my musimy ten wynik podzielić przez odchylenie standardowe dla masy noworodka. Przez średnią masę noworodka, przepraszam. I w tym momencie te 226 po przecinku, jeżeli podzielimy przez średnią Y, czyli 3394,286, to taki wynik, jeżeli mieści się do 10%, to my powiemy, że udział reszt w średniej Y jest niski i model można wykorzystać do praktycznego dosłownie wykorzystania, czyli na przykład do prognozowania. Może stać się podstawą do prognozowania. Teraz tak, to element mamy tego powiedzmy w początku analizy regresji omówiony. Mamy poniżej wymienione elementy wchodzące w skład regresji. Jest to tak zwany wyraz wolny, czyli element constant, stały, czyli wyraz wolny, inaczej też mówiąc tutaj zapisany. I mamy zmienne, tu by były wypisane wszystkie zmienne, które wchodzą nam do modelu. U nas jest to jedna zmienna objaśniająca x, jest to czas trwania tej ciąży i tutaj kolumna trzecia opisuje nam, ile wynosi oszacowany parametr stojący przy zmiennej tego wyrazu wolnego, czyli to jest po prostu jako przy jedynce. To jest ten wyraz. Tu jest zapisane, o ile on może być niższy lub wyższy. I mamy wymieniony czas trwania ciąży, ile wynosi jego oszacowanie. Czyli przy zmiennej czas trwania ciąży mamy 208,40. Możemy to interpretować w ten sposób, że im dłuższy jest czas trwania ciąży o kolejny tydzień, to można się spodziewać, że masa noworodka wzrośnie o dodatkowe 208,4 g. Więc to jest ten wynik i wiemy, że te oszacowane parametry mogą się różnić o pewien wynik. O ile to oczywiście generuje nam program obliczeniowy, a interpretujemy to jako wahanie na minus i na plus od tego wyniku, który otrzymaliśmy. A więc na przykład wahanie na 11,31 w
porównaniu do parametru, który wynosi 208, dla mnie jest dość niskie. Tak samo tutaj ten błąd standardowy na oszacowanym wyrazie wolnym. On jest w tym momencie, bym powiedziała, w miarę do przyjęcia, bo jeżeli wynik wynosi prawie minus 4800, minus nic o niczym nie świadczy, służy tylko do interpretacji, a wahanie na minus i na plus o prawie 450 jest już dość wysokie, ale nie na tyle, żeby mówić, że jest znaczące, bo po liczeniu statystyki testu studenta, gdzie wyliczymy błąd standardowy, podzielimy przez błąd, wartość B, poprawiam, wartość B przez błąd standardowy, otrzymujemy wynik i tak wysokie wyniki, czyli to dzielone przez to daje nam ten wynik, to dzielone przez to daje nam ten wynik, te wyniki co do wartości bezwzględnej na pewno przekraczają nam wartość 2 i w tym momencie w teście indywidualnej istotności, czy to wyrazu wolnego, czy później czasu trwania ciąży, to my wiemy, że oszacowane parametry tutaj dla tych składowych są istotne statystycznie, bo odrzucimy hipotezę zerową o braku istotnego oszacowania na rzecz tego, że jednak oszacowanie jest istotne. Możemy to zrobić na podstawie wyliczonej statystyki testu studenta i znalezionej w tablicach papierowych na przykład wartości krytycznych lub też albo porównania wartości P i jednej i drugiej indywidualnie do poziomu istotności alfa na poziomie głównie przyjmowanym 0,05. Każda z tych wartości indywidualnie jest niższa od poziomu istotności alfa 0,05, czyli istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej o nieistotnym oszacowaniu każdego z tych elementów z osobna, czyli można powiedzieć, że zarówno oszacowanie wyrazu wolnego, jak i oszacowanie czasu trwania ciąży są te oszacowania istotne, czyli można powiedzieć, że czas trwania ciąży po pierwsze istotnie wpływa na masę noworodka, tak samo wyraz wolny, jego wartość nie powinna się zmieniać w tym modelu regresji liniowej. Trzeba zaznaczyć to, że czas trwania ciąży, czyli jako zmienna objaśniająca, musi trwale wpływać na masę noworodka, żeby mówić, że model regresji liniowej jest tutaj wysokiej jakości. Zarówno współczynnik determinacji musi być na zadowalającym poziomie przynajmniej 90%, jak i udział reszt w średniej Y, czyli w tym wyniku 3394, musi mieścić się w pewnych granicach też na przykład do 10%. Jako rozszerzenie tematu regresji liniowej, tutaj powiedzmy mamy model regresji z jednozmienną objaśniającą. Można zbudować model regresji liniowej, gdzie będziemy mieli w tym momencie więcej niż jednozmienną objaśniającą. Podsumowanie modelu regresji liniowej, zobaczcie, tutaj ono jakby ma tu samą postać. Oczywiście wyniki się już trochę różnią, bo tutaj nawet współczynnik determinacji R kwadrat przy dołożeniu jeszcze dodatkowej zmiennej, którą jest płeć noworodka, ten współczynnik determinacji wzrósł, to na pewno można zauważyć, a ten skorygowany współczynnik R kwadrat tutaj, który służy do porównań, mówi już nam o tym, że wstępnie ten drugi model ma na pewno wyższe dopasowanie, bo dopasowanie nie badamy na podstawie porównania dwóch współczynników determinacji tych prostych, a porównujemy na podstawie dwóch skorygowanych. Oczywiście zmienia się wynik tej statystyki i oszacowania tej wartości P w teście na tą łączną istotność, ale nadal wyniki świadczą o tym, że choć jeden z oszacowanych tutaj parametrów istotnie wpływa na masę noworodka. Jak widzimy, błąd standardowy estymacji, czyli przeciętny wynik reszty spadł, bo 16 jednostek, a tym bardziej w porównaniu do średniej ten udział jest niższy w nowym modelu, który uwzględnia dodatkowo zmienną objaśniającą, jaką jest płeć noworodka. A co my możemy na pewno powiedzieć? To, że dlaczego ten model jest lepszy, ten drugi, bo
Nie jest tak, że im więcej zmiennych w modelu, tym model jest lepszy, ale musi on spełniać jakby te same kryteria, co były w modelu prostszym. I co my tutaj mamy? Że wyszły nam oszacowane parametry stojące przy konkretnych zmiennych. Ich błędy standardowe zostały również oszacowane przez program statystyka i wygenerowane wartości te studenta jako wyniki podzielenia oszacowania przez błąd na tym oszacowaniu. Każdy z tych wyników jest teraz większy za każdym razem od wartości 2 co do wartości względnej. Każdy z tych wyników jest dla mnie satysfakcjonujący wysoki. Jedynie jak popatrzymy na wartość P, to widać, że już zmienna płeć noworodka faktycznie trwale wpływa na masę noworodka, ale ta istotność jest już na jakimś poziomie takim zauważalnym, gdzie ona już bliżej zbiega do poziomu 5%. I ona faktycznie różni się, jest niższa od poziomu istotności 5%, czyli możemy powiedzieć, że płeć noworodka trwale wpływa na masę noworodka w teście indywidualnej istotności, bo odrzucamy hipotezę zerową o braku takiego wpływu na rzecz tego, że wpływ istnieje, bo parametr jest istotny statystycznie. Tylko że gdyby choć jedna ze zmiennych, tutaj dwóch, które mamy w modelu, byłaby istotnie nieistotna, to taki model od razu zostaje odrzucony przez nas, bo nie ma co mówić o analizie modelu, gdzie zmienne istotne nie są wszystkie. Wszystkie zmienne powinny być istotne, żeby taki model w ogóle analizować. Ja kończę omawianie takiej analizy korelacji i regresji, nie tylko prostej, ale też i złożonej. Pamiętajcie o tym, że regresja złożona nie zawsze musi być lepsza, jak w tym przypadku akurat, od regresji prostej. Jeżeli macie pytania do tego filmu, chcecie coś skomentować, macie jakieś własne uwagi, sugestie, pytania, piszcie po prostu pod filmem w komentarzach. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. A gdy będziecie mieli jakieś swoje zlecenia z programu Statistika, piszcie od razu do mnie na adres mailowy zadania-projekty.pl. zadania-projekty@wp.pl. O, to jest ten prawidłowy adres mailowy, oczywiście z małej litery. Więc jeżeli macie pytania, piszcie, a gdy będę miała możliwość, na pewno udzielę Wam takiej pomocy.